się robi biznes w Toruniu? Dziś jesteśmy w jednym z najbardziej toruńskich banków. Właściwie w banku, który jest toruński, nawet w nazwie. Bank Spółdzielczy w Toruniu. Jest z nami prezes Banku Spółdzielczego w Toruniu, pan Grzegorz Flanc. Panie Grzegorzu, to jest bank, który widać w mieście, który widać, że jest zaangażowany w sprawy, którymi żyją mieszkańcy miasta. Faktycznie jesteśmy mocno toruńskim bankiem, ponieważ jesteśmy jedynym bankiem, który ma swoją siedzibę główną, centralę w Toruniu. Tutaj pracuje zarząd banku, tutaj jest rada nadzorcza banku. Tu podejmujecie decyzje wszystkie. Tak, jesteśmy samorządnym bankiem, będącym własnością lokalnych mieszkańców, przedsiębiorców. I to jest niesamowite i to jest odczuwalne, bo poza tym, że prowadzicie taką działalność bankową, wy też angażujecie się w różne przedsięwzięcia, projekty, które nie mają nic z bankowością wspólnego. Tak, jesteśmy istotnym sponsorem sportu, uczestniczymy w rozmaitych wydarzeniach, które przyczyniają się do rozwoju lokalnej społeczności. Zależy nam na tym, żeby to nasze lokalne otoczenie się rozwijało. Jeżeli możemy do tego dołożyć jakąś cegiełkę, chętnie się angażujemy. I to jest fajne, to się nazywa społeczna odpowiedzialność biznesu i ta społeczna odpowiedzialność biznesu realizowana jest w 100% przez Bank Spółdzielczy w Toruniu. Jesteście bankiem coraz bardziej nowoczesnym. Ktoś na pewno słyszał coś na temat technologii blockchain. Wy ją próbujecie zaadaptować na potrzeby banku, chociaż z tego co się mówiło, ona tak naprawdę w bankowości miała zagrozić. Początkowo technologia blockchain kojarzyła się z kryptowalutami. My jednak nie mamy z tym nic wspólnego. Wykorzystujemy technologię blockchain do zupełnie czegoś innego. Mianowicie do doskonalenia naszej współpracy z klientami, tak aby z tej naszej współpracy praktycznie całkowicie wyeliminować dokumentację papierową. A technologia blockchain pozwala nam komunikować się z klientami, przekazywać mu informacje o taryfie opłat i prowizji, o regulaminach, o zawieranych z nimi transakcji w taki sposób, żeby klient mając dostęp cyfrowy, czyli przez internet, miał jednocześnie gwarancję, że to, co mu komunikujemy, to, co z nim uzgodniliśmy, to jest tym, co obowiązuje dzisiaj i będzie obowiązywało w przyszłości. Jest niezmienialne, bo to klient i bank mamy dostęp, a technologia blockchain gwarantuje, że zawarta ta transakcja będzie funkcjonowała w taki sposób zawsze. Czyli to jest jedna z tych wielu technologii, które sprawiają, że przechodzicie tak naprawdę proces cyfryzacji, przenosicie się w ten świat cyfrowy, a to wszystko po to, żeby tak naprawdę ułatwić kontakt banku z klientem. Panie Grzegorzu, a co z biometrią? Bo to też jest jedna z tych technologii, które stały się częścią funkcjonowania Banku Spółdzielczego w Toruniu. W naszym banku ma ona przełożenie na to, że przy bankomatach, wpłatomatach klienci nie potrzebują używać karty. Wystarczy wpisanie swojego loginu i przełożenia do bankomatu swojej dłoni. A w tej dłoni płynie krew i my rozpoznajemy, że ta krew płynie właśnie u tego klienta, który przed chwilą wpisał swój login. Czyli, że to jest ta dłoń, to jest dłoń torunianina, toruńska krew i wtedy już bank zaczyna funkcjonować przy użyciu tego bankomatu. Super, to naprawdę, to możemy się spodziewać kolejnych takich nowinek technicznych z Banku Spółdzielczym w Toruniu. Ci klienci to oczywiście torunianie, prawda? Jest ich coraz więcej? Młodzi ludzie też przekonują się do Was? Funkcjonujemy przede wszystkim na terenie Torunia, powiatu toruńskiego, ale także Chełmno, Wąbrzeźno. To jest taki teren działania, na którym chcemy odgrywać istotną rolę. Oczywiście zależy nam na młodych klientach, mamy takich klientów coraz więcej. A to, co przekonuje, to faktycznie to, że stawiamy na nowoczesność. Mimo wieloletniej, 140-letniej tradycji banku, my zawsze chcemy być zgodni z bieżącymi wymogami klientów, również tych młodych. Czyli miejcie pewność, że Bank Spółdzielczy w Toruniu rozwija się, czeka na tych, którzy jeszcze nie spróbowali nigdy korzystać z Waszych usług. Zachęcamy do tego, tym bardziej, że to bank toruński. Tu w Toruniu podejmowane są wszystkie decyzje, jak sami słyszeliście, ale to też ważne, bo jest to kolejna z tych instytucji, które tak naprawdę będąc w Toruniu, żyje Toruniem, żyje sprawami mieszkańców. Dlaczego mieszkańcy nie mieliby wpaść i tak naprawdę zaufać tej toruńskiej, szacownej rzeczywiście instytucji. Bank Spółdzielczy w Toruniu, tutaj byliśmy. Tak się też robi biznes w naszym mieście.